Cześć, dzisiaj recenzja Bizona, czyli pierwszego smartfona od UMIDIGI należącego do segmentu wytrzymałych smartfonów. Wiem, że wiele osób czekało na tę recenzję, dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Na wstępie muszę powiedzieć, że UMIDIGI Bison waży zaledwie 250 gramów, jest to więc jeden z lżejszych wytrzymałych smartfonów. Dla przypomnienia ostatnio recenzowany Ulefon Armor 8 waży ponad 280, natomiast wymiary telefonu to 162x80x12,8 mm i ponownie jeśli wziąć pod uwagę grubość to Bison jest jednym z cieńszych twardzieli dostępnych na rynku. Daleko mu wprawdzie do klasycznych telefonów, których grubość to 9 lub mniej milimetrów, ale to wciąż znacznie mniej niż 15 mm Armora 8 czy 13,3 mm Kubota King Kong 3. Obudowa telefonu wykonana jest w większości z wytrzymałego poliwęglanu. Metalowe mamy tutaj jedynie boczne ramki. Telefon ma delikatnie, w porównaniu do Armora 8 czy dgs S88 Pro, rozbudowane i zaokrąglone narożniki. Na tylnym panelu w oczy rzuca się mocno wystający ponad obudowę moduł aparatu. W wytrzymałym smartfonie z prawdziwego zdarzenia takie coś nie powinno mieć miejsca. W czasie upadku wystający aparat jest dużo bardziej narażony na uszkodzenia, dlatego większość producentów w swoich twardzielach aparat umieszcza wręcz w delikatnym wgłębieniu. Poza aparatem mamy tu jeszcze zaczep na smycz. Ci, którzy oglądali recenzję Armora 8 wiedzą, że zaczep bardziej mi przeszkadza niż pomaga, dlatego wolałbym, żeby go nie było, natomiast wiem, że wielu osobom na pewno taki zaczep się podoba. Na tylnym panelu mamy jeszcze głośnik multimedialny oraz elementy dekoracyjne, kolorowe wypustki oraz centralnie położone logo marki. Z prawej strony telefonu mamy dwa przyciski do regulacji głośności, przycisk blokady oraz konfigurowalny przycisk, który domyślnie odpowiada za uruchomienie trybu podwodnego aparatu. Polega to na tym, że ekran nie reaguje w tym czasie na dotyk. Raz miałem taką sytuację, że nie mogłem odblokować tego telefonu. Wybudzał się ruchem, natomiast ekran i przycisk blokady nie działały. Nic nie dało się z tym zrobić, bateria jest wybudowana, więc nie można jej wyjąć, a ponieważ przyciski nie reagowały, nie dało się wymusić resetu. Podejrzewam, że jakimś cudem podczas blokady włączył mi się właśnie ten tryb podwodny. Musiałem czekać kilka dni, aż telefon całkiem się rozładuje, żeby ponownie go uruchomić. Nie wiem, czy moja diagnoza jest poprawna, ale radzę zmienić funkcję tego przycisku. Z lewej strony mamy slot na karty, czytnik linii papilarnych oraz drugi dodatkowy przycisk, którego specjalnie nie określam jako konfigurowalny. Domyślnie przyciskowi przypisana jest aplikacja Zelo. Niestety nigdzie w ustawieniach nie znalazłem opcji do zmiany funkcji tego przycisku. Szkoda, bo przyciski są czułe, więc łatwo jest je przez przypadek wcisnąć. Mnie ciągłe odpalanie tej aplikacji tak mocno irytowało, że ją po prostu odinstalowałem. Od tej pory przycisk nie pełni żadnej funkcji, no trochę słabo. Jeszcze wrócę na chwilę do czytnika linii papilarnych. Moim zdaniem położenie tego skanera to świetna sprawa dla osób leworęcznych, które mogą w łatwy sposób odblokować telefon kciukiem. Trochę gorzej wygląda sprawa dla osób praworęcznych, takich jak ja, dla których odblokowanie telefonu jest po prostu nieintuicyjne. Na górze telefonu znajduje się jeszcze złącze audio, na dole port USB typu C. Oba gniazda nie są zabezpieczone żadną zaślepką. Trochę szkoda, bo jeśli ktoś pracuje w mocno zapylonym lub zakurzonym miejscu, to łatwo do obu gniazd może dostać się brud. Z przodu telefonu mamy 6,3 calowy ekran o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i gęstości wynoszącej 409 pikseli na cal. Na środku ekranu znajduje się wycięcie na aparat do selfie. Ramki wokół ekranu, jak na segment wytrzymałych smartfonów, są bardzo wąskie, co przełożyło się na dość wysoki, wynoszący aż 75% stosunek powierzchni ekranu do całego przedniego panelu. Ekran przed uszkodzeniami chroni nie tylko szkło Corning Gorilla Glass, ale także narożniki obudowy, które są lekko podniesione chroniąc go w ten sposób przed rozbiciem w trakcie uderzenia. Ponadto ekran został zaprojektowany w taki sposób, aby dało się go obsługiwać nawet w rękawiczkach. Wyświetlacz Bizona na pewno nie może równać się z najlepszymi ekranami IPS jakie widziałem, ale zapewnia dobrze odwzorowane kolory z niezłym kontrastem i szczegółowym obrazem bez pikselacji. Całkiem niezła jest też jasność ekranu, która wydaje się być wyższa niż w 8. Z telefonu bez problemu możemy korzystać na zewnątrz, chociaż o tej porze roku nawet w samo południe nie jest zbyt jasno. Jeśli chodzi o specyfikację Bizona, to telefon napędza jeden ze stałych gości moich ostatnich recenzji, czyli ośmiordzeniowy procesor Mediatek Helio P60, którego rdzenie mogą pracować z maksymalną częstotliwością 2 GHz. Za generowanie grafiki w Helio P60 odpowiada układ graficzny Mali-G72 MP3. Helio P60 został wydany w 2018 roku jako odpowiedź mediatyka na Snapdragon 660. Oba procesory osiągają zbliżone wyniki w benchmarkach, ale Helio P60 wykonany jest w nowszym, 12-nanometrowym procesie technologicznym niż wykonany w 14-nanometrach Snapdragon 660. Pamięci RAM w UMI Digi Bison mamy aż 6 GB, natomiast wewnętrznej 128 i to wykonanej w szybkim standardzie UFS 2.1. W benchmarku AnTuTu telefon wykręcił ponad 173 tysiące punktów, co jest jednym z najlepszych wyników wśród testowanych do tej pory telefonów z Helio P60 na pokładzie. Wynik ten uplasował Bisona tuż obok takich tu z średniego segmentu jak Redmi Note 8, Xiaomi Mi A3. W 3D marku w teście Slingshot Extreme Helio P60 z układem graficznym Mali G72 MP3 wykręcił skromne 1262 punkty, a w teście Wildlife 640. Mimo, że wyniki testu graficznego nie wypadły najlepiej, to na telefonie jesteśmy w stanie uruchomić nawet tak wymagające tytuły 3D jak PUBG czy Asphalt 9 i grać w nie ciesząc się płynną rozgrywką, choć oczywiście nie na najwyższych ustawieniach graficznych. W teście Gigbench 4 wynik jednego rdzenia u Mi to 1451 punktów, natomiast wszystkich 5660, a w Gigbench 5 są to kolejno 290 punktów za jeden rdzeń i 1434 za wszystkie rdzenie. Telefon w codziennej pracy działa naprawdę szybko. Może Helio P60 jest budżetowym układem, ale jego osiem rdzeni są w stanie zapewnić wystarczającą wydajność do płynnego działania wspomnianych gier i całego interfejsu. Natomiast dzięki sporej ilości szybkiej pamięci DDR4 i pamięci wewnętrznej UFS, aplikacje są szybko ładowane oraz dłużej przechowywane w pamięci. Z tyłu telefonu mamy moduł aparatu, na którym znajduje się kamera główna Marki Sony z matrycą 48 MB, aparat ultra szerokokątny 16, obiektyw do rejestrowania głębi i makro oba po 5 MB. Z przodu telefonu umieszczony został jeszcze aparat do selfie z matrycą 24 MB. Jakość zdjęć z kamery głównej jest zaskakująco dobra i to nie tylko pod względem ceny urządzenia, ale i biorąc pod uwagę, że Bison należy do segmentu wytrzymałych smartfonów. Zdjęcia są jasne i ostre, autofokus naprawdę szybko i dokładnie łapie ostrość, dzięki czemu bizonem robienie zdjęć to przyjemność. Kolory na zdjęciach są naturalne, może delikatnie skłaniają się ku zimniejszym tonom, ale na pewno nie są wyblakłe. Bardzo fajnie wychodzą zdjęcia w słabym oświetleniu. Bez wątpienia są one najlepszymi zdjęciami nocnymi, jakie zrobiłem wytrzymałym smartfonem. Ogólnie muszę przyznać, że jakość zdjęć z kamery głównej jest dużo wyższa niż wskazywałaby na to zarówno cena, jak i segment wytrzymałych smartfonów, które trzeba powiedzieć jasno mają duży problem z jakością zdjęć. Dobra jest jakość zdjęć również z aparatu szerokokątnego. Zdjęcia są wprawdzie trochę ciemniejsze i mniej szczegółowe niż aparatu głównego, ale ponownie w tej cenie i w tym segmencie rynku są one po prostu bardzo dobre. Porządnie spisuje się też kamera makro, która pozwala robić ostre i szczegółowe zdjęcia z bliska. Jeśli chodzi o jakość wideo, to UMI gdzie Bison jest w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę, zarówno przednią, jak i tylną kamerą. Wideo nagrane Bizonem jest naprawdę niezłe. Może ponownie kolory wydają się mało intensywne, ale autofokus ładnie utrzymuje ostrość w trakcie nagrywania. Minusem jest brak jakiejkolwiek stabilizacji obrazu, przez co nagrywane w ruchu filmy prezentują się znacznie gorzej od zarejestrowanych w miejscu. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 10 z poprawkami bezpieczeństwa z września 2020 roku. W stosunku do czystego Androida mamy tutaj dodanych kilka dodatkowych opcji dotyczących konfigurowalnego przycisku i nawigacji po systemie. Zainstalowanych tu mamy również pakiet aplikacji do obsługi czujników, ale nie ma tutaj żadnych zbędnych aplikacji reklamowych czy gier. System jest lekki i działa stabilnie, ale trochę kują w oczy braki w tłumaczeniu. Na telefon producent wydał już parę aktualizacji poprawiających m.in. jakość dźwięku czy optymalizujących aparat, ale jak wspomniałem w recenzji, jest tutaj jeszcze kilka rzeczy do naprawienia i mam nadzieję, że kolejna aktualizacja pozwoli te błędy już wyeliminować na stałe. Telefon zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh, co akurat w segmencie wytrzymałych smartfonów jest wartością dość niską. W końcu recenzowany niedawno Armor 8 ma akumulator o pojemności ponad 5500 mAh, nie wspominając już np. o DuGi S88 Pro. Oczywiście, wytrzymałość baterii Bizona sprawdziłem przeprowadzając standardowy już test. Telefon po 16 godzinach wyświetlania filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym z głośnością i jasnością ustawioną na 50% wciąż posiadał 15% energii, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na tę pojemność. Jeśli chodzi o prędkość ładowania, to akumulator obsługuje szybkie ładowanie 18 W. Na ładowanie baterii przy pomocy fabrycznego zasilacza od 0 do 75% zajmuje godzinę, do 95% 2, a do 102,5 godziny. UMI Bison posiada hybrydowy slot na karty, dzięki któremu możemy korzystać z dwóch kart w formacie nanoSIM lub jednej nanoSIM i jednej microSD. Co ciekawe, slot na karty możemy otworzyć palcem, do wysunięcia taktki nie potrzebujemy żadnej szpilki. Telefon obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi działające w pasmach 2,4 i 5 GHz oraz Bluetooth starszej wersji 4.2. Poza tym mamy tutaj również moduł NFC oraz GPS współpracujący z najpopularniejszymi systemami. Czujników mamy tutaj całkiem pokaźny zestaw, w skład którego wchodzi nie tylko czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, światła czy żyroskop, które są obecne w większości smartfonów, ale również krokomierz, kątomierz, miernik hałasu, poziomica i kompas, który docenią podróżnicy. Do obsługi czujników zainstalowane są specjalne aplikacje Toolbox. Telefon możemy odblokować zarówno za pomocą systemu rozpoznawania twarzy, jak i skanerem linii papilarnych. O ile jak już wspomniałem, korzystanie ze skanera dla osób praworęcznych jest strasznie niewygodne, o tyle osoby leworęczne nie będą mieć z tym problemu. Skaner celnie rozpoznaje nasz odcisk i szybko odblokowuje urządzenie. Smartfon posiada pojedynczy głośnik multimedialny umieszczony z tyłu obudowy. Jakość dźwięku jest dobra, ma czyste brzmienie i jest wystarczająco głośna do komfortowego słuchania muzyki lub oglądania filmów, ale zauważyłem, że po dłuższym odtwarzaniu filmów lub muzyki obudowa w okolicy głośnika staje się wyraźnie cieplejsza. Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, że w telefonie grzeje się głośnik. Na szczęście nie ma to wpływu na jakość dźwięku. Co zaś się tyczy głośnika do rozmów, to tak samo jak głośnik multimedialny zapewnia dobrą jakość dźwięku, głos w słuchawce jest głośny i wyraźny, nawet w jadącym samochodzie. Jeśli chodzi o wytrzymałość telefonu, to spełnia on wymagania normy IP68, co oznacza, że jest on w pełni odporny na wnikanie pyłu i może być stale zanurzony w wodzie, oraz normy IP69K, która potwierdza, że Bizon może wytrzymać działanie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Certyfikaty to jednak jedno, a życie, jak wiemy, lubi pisać własne scenariusze. Telefon posiada odsłonięte oba porty USB i audio, więc brud, błoto czy pył mogą tam bez problemu wnikać. Co gorsza, telefon, jak na segment twardzieli, ma wręcz tragicznie zaprojektowany moduł aparatu, który nie dość, że wystaje ponad obudowę, to jeszcze zabezpieczony jest szkiełkiem, które ugina się pod palcami. Sprawdziłem, i rzeczywiście telefon jest wodoodporny, ale jeśli jest mokry, to głośnik przez pewien czas, a konkretnie do momentu całkowitego wyschnięcia strasznie harcze. Poza tym trzymając telefon w ręku odnoszę wrażenie, że na pewno nie jest to tak odporna konstrukcja jak choćby Armora 8 czy leciwego już King Konga trójki. Dystans między boczną ramką a ekranem jest niewielki. Nie ma tutaj też zbyt wielu elementów, które amortyzowałyby telefon w czasie upadku. Szczerze mówiąc u Midigi Bison bardziej niż prawdziwego twardziela przypomina mi klasyczny telefon wsadzony do wytrzymałego etui. No i przyszedł czas na podsumowanie. Umi Digibison do kupienia jest za niecałe 600 zł, jest to więc niezwykle tani model. Posiada niezłą wydajność zapewnioną przez ośmiordzeniowy procesor, 6 GB pamięci RAM oraz pamięć wewnętrzną typu UFS. Bardzo dobra, jak na segment wytrzymałych smartfonów, jest jakość zdjęć. Tylko właśnie pytanie, czy Umi Digibison to na pewno taki twardziel, za jakiego uchodzi? Przeciętna bateria, brak zaślepek na porty, wystający moduł aparatu z uginającym się pod palcami szkiełkiem i grzejący się głośnik multimedialny, który odmawia posłuszeństwa przy kontakcie z wodą to błędy konstrukcyjne, które w modelu tej klasy nie powinny mieć miejsca. A to jeszcze nie wszystko. Skaner linii papilarnych z lewej strony to świetna wiadomość dla mańkutów, ale dla praworęcznych to koszmar. W sumie dzięki temu wiem już, jak czują się leworęczni, którzy muszą korzystać non-stop z urządzeń zaprojektowanych dla osób praworęcznych. Również system pod kontrolą, którego pracuje bizon jest niedopracowany i kiepsko przetłumaczony. Tylko jednemu przyciskowi konfigurowalnemu możemy dowolnie przypisać funkcję, drugi ma funkcję przypisaną na stałe. Najgorsze jest jednak to, co spotkało mnie, kiedy żaden z przycisków i dotyk nie reagowały. Dobrze, że telefon miał wtedy tylko około 15% baterii, dzięki czemu w ciągu kilku dni się zresetował. Gdyby bateria była pełna, to musiałbym pewnie czekać ze dwa tygodnie. Takie wady bez względu na to, czy to pierwszy wytrzymały telefon wypuszczonym pod marką Umidigi czy nie, czy da się je wyeliminować aktualizacją, czy nie? Na pewno nie powinny mieć tutaj absolutnie żadnego miejsca. Wszystkie te niedoróbki problemy sprawiają, że nie traktuje Bizona jako pełnoprawnego twardziela jak Armora 8, S88 Pro czy leciwego King Konga 3, które mają naprawdę solidną konstrukcję i chociaż same w sobie nie są idealne, to są zdecydowanie lepiej zaprojektowane i wykonane. Bizon to pod względem konstrukcji taki farbowany lis. Telefon, który chce aspirować do miana wytrzymałego, ale może co najwyżej stanowić alternatywę dla zwykłych telefonów wsadzonych do pancernych etui. Napiszcie w komentarzach co uważacie o Umidji Bizon. Ja już się będę z wami żegnał, do usłyszenia. Cześć!